Będziemy dzisiaj zwiedzać minimalistyczny dom w stylu nowoczesnej stodoły, położony w bajecznym Puszczykowie. Dom oferuje 373 m2 powierzchni użytkowej, 3100 m powierzchni działki, 2 piętra, 5 pokoi, ogromne przeszklenia, cudowną i spokojną okolicę, bo działka znajduje się zaraz przy Wielkopolskim Parku Narodowym. Zaczynajmy. Witam, panie Waldemarze, pierwszy raz na naszym kanale. Mamy nadzieję, że będzie pan częściej, natomiast proszę powiedzieć, kim pan jest, czym się zajmuje i dlaczego tutaj się znajdujemy w dzisiejszym dniu oboje. Dzień dobry, nazywam się Waldemar Łuj, jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, ale również zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami, jestem też dodatkowo zarządcą nieruchomości. Można powiedzieć, że zajmuję się doradztwem w obrocie nieruchomościami, w inwestowaniu w nieruchomości. Akurat dzisiaj okazją do naszego spotkania jest ta część mojej działalności, która polega na obrocie nieruchomościami, czyli na sprzedaży. Spotkaliśmy się w wyjątkowym miejscu, bo w Puszczykowie. Dokładnie. Trzeba tutaj na samym początku podkreślić, że mieszkanie w takim miejscu, akurat gdzie się znajdujemy, czyli w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, tuż za płotem. Tak jest, tuż za nami. Nie jest oczywistością. Powiedziałbym, że jest pewnym przywilejem, bo jednak zawsze w nieruchomościach wybieramy miejsce, a potem myślimy o tym, jak to miejsce dobrze zagospodarować, bo wartość nieruchomości tak naprawdę zależy od tego, gdzie się ona znajduje. Chodźcie, tak wejdźmy do środka, pokażmy, jak to wygląda. Oczywiście zaraz po wejściu musisz uważać, bo tak jak wcześniej wspominałem, dom jest nadal w trakcie wykańczania, jednak możesz już wejść w swoje lewo, pokazać pierwszy pokój, który znajduje się zaraz po wejściu drzwiami bocznymi. Tak jak tutaj widać, mamy już wszystko przygotowane pod zabudowę, taką mini kuchenną, gdzie możemy sobie postawić ekspres, zlew, jakąś mini lodówkę i albo zrobić z tego pokaźny pokój dla naszych gości, albo dosyć fajne biuro. Bo tak jak widać, mamy tutaj wręcz potężne przeszklenie. Jedna część naszej wielkiej szklanej ściany to jest okno fix. Wszędzie okna na przestrzeni całego domu są oknami aluminiowymi. W standardzie trzyszybowym. Dodałbym jeszcze, że przede wszystkim w oknach zamontowano bezpieczne szyby P4 o bardzo wysokim parametrze odporności i dla bezpieczeństwa domowników. Oraz, tak jak możesz zauważyć, są tu, Jacek, rolety zewnętrzne, które również znajdziemy w każdym, ale to każdym oknie na przestrzeni całego domu. Więc tak jak wcześniej wspominałem, albo to będzie wręcz cudowny pokój gościnny z majestatycznym widokiem, lub świetne biuro napawające energią do codziennej pracy i osiągania coraz to lepszych wyników. I teraz tak, w zależności oczywiście od tego, czy to będzie biuro, czy to będzie pokój gościnny, mamy tutaj naprawdę sporo miejsca na postawienie ogromnego biurka, kilku foteli dla klientów lub queen size lub king size łóżka. Teraz ja tak chciałbym, żebyś skupił się na suficie, które oczywiście nie jest wykończone, aczkolwiek możemy zauważyć pewne szpary. Pewne szpary, które zauważycie na przestrzeni całego domu i będziemy je, Jacek, często widzieć w każdym pomieszczeniu, ponieważ to będzie oświetlenie. To już jest przystosowane do wstawienia diod. I co ciekawe, to oświetlenie będzie identyczne, które mogliście zauważyć i które, nie wiem czy pamiętasz, Jacek, były w domu w pokrzywnie. Tak, bo Kasia widzieliśmy bardzo dokładnie. Tak, więc tu będzie identycznie to samo oświetlenie. Jedyna różnica jest taka, że jest tego dużo więcej i jak widać mamy dużo więcej możliwości umieszczenia tych diod. Mamy jeszcze jeden fajny aspekt tego pomieszczenia,
Jeżeli chcielibyśmy go wykorzystać faktycznie na studio dla naszych gości czy też przyjaciół, czy też nawet na biuro, jeżeli chcemy się naprawdę skupić na naszej pracy i nie wyrywać z niej, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W tym pomieszczeniu mamy wszystko, bo tutaj również będzie znajdowała się toaleta. I to też nie będzie malutka toaleta. Możesz, Jacek, zaprezentować, że jak na toaletę jest to dobry rozmiar. Ponownie na suficie mamy oświetlenie diodowe w pasku, który znajduje się na samej górze. To jest inne idealnie do tego też. Mamy osobną toaletę, mamy osobne wejście. No i mamy osobne wyjście na taras. Na taras na... O! Którego widać Wielkopolski Park Narodowy. Teraz Jacek, chodź ze mną. Pokażemy drugie pomieszczenie zaraz po wejściu do tego domu. Czuję się po twojej lewej, a po mojej prawej. Mianowicie kolejna, już troszkę odosobniona łazienka. A naprzeciwko tej łazienki znajduje się garaż, który aktualnie stanowi za składzik wszystkich materiałów budowlanych. Więc pomijając już to, co jest raczej oczywiste w tym garażu, chcielibyśmy zaznaczyć, że jest on naprawdę ogromny i z pewnością pomieści 3 samochody typu sedan, może 4 samochody typu Fiat 500. Natomiast, co jest warte wspomnienia, to wnęka, która znajduje się po lewej stronie schowana na końcu garażu. Ta wnęka prowadzi do serwerowni. Po co potrzebujemy serwerownię? Po to, żeby obsługiwać i zarządzać całym tym domem i wszelaką technologią, która się w nim znajduje. A jeżeli jesteśmy już z powrotem na dworze przed domem, chciałbym, Jacek, żebyś pokazał to, co jest na razie przykryte jeszcze panelami, które będą oczywiście tutaj jeszcze montowane pod garażem, oraz paletą, która specjalnie przykrywa to, co znajduje się pod nią. No właśnie, co znajduje się pod nią? Pod nią, jak możecie zauważyć, i pod drugą, która znajduje się dużo dalej, są studnie głębinowe. Po co tutaj mamy studnie głębinowe? A to po to, żeby z tego pięknego ogrodu i ogromnej działki, która ma ponad 3000 m2, nie zrobiło się, za przeproszeniem, bagno po wielkiej ulewie. Cała woda spływająca z każdego dachu tej nieruchomości znajdzie się w tych oto studniach głębinowych. Dzięki temu oczywiście będziemy mogli cieszyć się naszym ogrodem, nawet jeżeli dzień wcześniej była ogromna ulewa. Ale z ogrodu na tą chwilę to tyle. Wróćmy do środka. Tu Jacek, w domu jest zdecydowanie cieplej niż na zewnątrz, ponieważ dzisiaj mamy około 17 stopni, a w domu przyjemnie 20-25 stopni z tego powodu, że mamy już wdrożone po twojej prawej, Jacek, kaloryfery na samym dole, które nie rzucają się na pierwszy rzut oka i są praktycznie niezauważalne. Pomimo tego mamy przygotowaną instalację podłogową do zamontowania tutaj na parterze i zamontowaną już instalację ogrzewania podłogowego na piętrze. A my gdzie się teraz znajdujemy? Znajdujemy się w głównym salonie, tak jak możecie zauważyć i tak jak ty, Jacek, widzisz. I co w tym głównym salonie jest wspaniałego? Poza oczywiście metrażem. Olbrzymie wielkie szyby. Olbrzymie wielkie, trzyszybowe, aluminiowe ponownie okna, które ja już bym ich nie nazywał oknami, a wręcz szklaną ścianą, która naprawdę daje nam wspaniałe połączenie i zgodność z naturą. Zwłaszcza dlatego, że tak jak, Jacek, możesz zauważyć, mamy raz, dwa, trzy przesuwne, w sumie ściany szklane, dzięki którym możemy wyjść na nasz piękny taras, który jest przeszklony. Nade mną aktualnie znajdują się 3 ogromne panele szklane, dzięki którym nawet jeżeli będą bardzo pochmurne wieczory lub jeżeli nawet będzie wcześniej wspomniana ulewa, ale
powietrze będzie nadal ciepłe. Będziemy mogli spokojnie sobie tutaj siedzieć rano, bądź też wieczorem z kawką lub herbatą. Ale wróćmy, Jacek, jeszcze na chwilę do naszego głównego salonu, bo poruszyliśmy tutaj jedynie nasze szklane ściany. Natomiast nie poruszyliśmy kwestii najważniejszych. Mianowicie to, że w tym miejscu będzie ogromny kominek. Nad nami ponownie, to jest chyba największe miejsce w całym domu, w którym ponownie widzimy przesuwane diody na szerokości całego, ale to całego salonu, które sąsiadują z wlotami klimatyzacyjnymi. Natomiast to, co jest najciekawsze w całym salonie, to to, co znajduje się po mojej lewej stronie. Mianowicie naturalne światło doprowadzane z trzech ogromnych szyb, które widzieliśmy na tarasie. To są dosłownie te same szyby, taka sama technologia, która została zastosowana z tamtej strony na tarasie. Myślę, że to jest świetny dodatek do całego domu i nawet jeżeli nie chcemy wychodzić na taras, ponieważ może jest zima i nie chcemy oglądać sobie nieba, możemy to robić z komfortu naszego domu przy ciepłym kominku. I myślę, że to tyle z całego salonu. Możemy się teraz przenieść za twoje plecy, Jacek, a mianowicie do głównej kuchni. Znajdujemy się obecnie w miejscu, w którym powinna być kuchnia. Oczywiście na tą chwilę jej nie ma, natomiast w tym miejscu będzie postawiona ogromna wyspa. Za mną będzie kolejna strefa robocza oraz, tak jak widać, mamy dość przyjemny widok, tak jak praktycznie z każdego pomieszczenia w tym domu, co myślę, że było myślą przewodnią w projektowaniu go. Skoro znajdujemy się już w samym praktycznie sercu tego domu, mianowicie w kuchni, zanim powiem, dlaczego stan surowy tego domu to jest ogromna zaleta, chciałbym zwrócić uwagę na te okna, które znajdują się zaraz przy suficie. Nie jest to dość często spotykany widok, natomiast zostało tutaj zadbane o to ze względu na drzewa i to, żeby widzieć ich korony. Natomiast wracając do tego, dlaczego stan surowy w tym domu jest tak ogromnym plusem. Dokładnie dlatego, że wszystkie działki na tej ulicy są strasznie pożądane. Ich cena jeszcze 3 lata temu wynosiła 400 zł za metr kwadratowy. Co było ceną okazyjną, ponieważ aktualnie ta cena wynosi w przedziale 800 do 1000 zł wzwyż za metr kwadratowy. Tutaj mamy metrów ponownie 3100. Więc tak jak możemy sobie na szybko policzyć, sam koszt dokładnie tej działki to 3 100 000 zł. Co pozostawia 1 900 000 za ten cały dom z gotową technologią. Mógłby pan w sumie jeszcze powiedzieć w tym momencie, ile kosztuje sama działka na tej ulicy? Jest to cena w przedziale od powiedzmy 2,5 miliona do 3 milionów złotych. Tak naprawdę w przypadku tej oferty, na której się znajdujemy, cena gruntu, a jest to działka niespełna czy prawie 3100 metrów, dzisiejsze ceny kształtują się na poziomie 800 do 1000 złotych za metr kwadratowy. Mówimy o działkach, które mają bezpośredni dostęp, czy graniczą bezpośrednio z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Natomiast jeżeli działki są w drugiej, trzeciej linii od parku, no to oczywiście odpowiednio ta cena jest niższa. Natomiast w ostatnich 3 latach, czyli mniej więcej od 2020 roku, te ceny rok rocznie zwyżkują, tych gruntów ubywa. Wiadomo, że ziemia to takie dobro, którego no, zwyczajnie nie przybywa. Ten dom był budowany dla rodziny, stąd, tak jak pan wspomniał, no, w zasadzie tutaj nie szczędzono na jakości użytych materiałów, na jakości wykonawstwa, na doborze materiałów, na doborze technologii. Wiadomo, że kiedy buduje się dla siebie, no to te oszczędności, czy pozorne oszczędności, czy oszczędności są drugorzędne. Dokładnie, a wspomniał pan właśnie o materiałach i technologii, jaka została tutaj
wykorzystana na przestrzeni całego domu. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tym, co tutaj dokładnie zostało wykonane? Oczywiście. Dom, jego bryła jest dość spora, dlatego cały budynek został posadowiony na płycie fundamentowej. Takie budowanie daje przede wszystkim stabilność budynku na gruncie. Nie ma, tak jak w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych, nie ma niebezpieczeństwa tak zwanego osiadania, czy osadzania, czy osiadania budynku na gruncie, który to proces trwa do kilku lat od momentu posadowienia budynku. Tak, tak. Stąd tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że gdzieś będą pęknięcia szczelinowe czy jakieś zarysowania z uwagi na osiadanie budynku na gruncie. Prawie w całości budynek został wzniesiony w technologii żelbetowej. Pokryty jest zarówno elewacja, jak i dach. Pokryte są świerkiem syberyjskim, palonym, olejowanym. Jest to stara metoda japońska zabezpieczania drewna i żywotność takiego materiału określa się na 60, 90, a nawet 300 lat. Takim przykładem chociażby wykorzystania tej technologii w Polsce dawnej, bo ona wcale nie jest nowością, powiedzmy jest nowa w przypadku budynków współczesnych, ale sama technologia jest znana od wieków. Takim przykładem wykorzystania tej technologii jest chociażby świątynia Wang. No właśnie, ale bardzo fajnie, że Pan o tym mówi, bo ktoś z zewnątrz mógłby przejść obok takiego domu i powiedzieć, no przecież został pomalowany na czarno. A to jednak tak nie jest. Ktoś sobie nie wziął pędzla i nie pomalował. No tak, bo sama metoda opalania drewna nie czyni go czarnym. Oczywiście to drewno przybiera ciemniejszą barwę przez chociażby działanie płomieni. Natomiast ten kolor, który mamy, ten ostateczny kolor, zawdzięczamy tak naprawdę temu lazurowi, który został nałożony po tym procesie opalania. Został nałożony lazur na bazie olejów mineralnych i on spowodował tą barwę. Co więcej, tutaj ciekawostką jest, że to tak naprawdę nie jest ostateczny kolor, z którym trzeba się pogodzić, bo zgodnie z zapewnieniem wykonawcy tej elewacji dachu i dostawcy tego materiału, jest możliwość w każdym czasie rozjaśniania tego koloru. Także ewentualny nabywca czy przyszły właściciel tego domu, kiedy tylko zechce, może zmienić jego barwę zewnętrzną. Jest to, myślę, fajna opcja, że nie trzeba pogodzić się na całe życie z jednym kolorem, tak? I to, wydaje mi się, jest też takim elementem zachęcającym do tego, ażeby w przyszłości być może podjąć takie wyzwanie. A jakiego rzędu to są koszta, tak plus minus? Zmiany kolorystyki? Tak, dokładnie. Zmiana kolorystyki według cen, które zupełnie niedawno, czyli gdzieś mniej więcej przed miesiącem podał nam wykonawca, to jest kwota około 14-16 tysięcy złotych, czyli około 4 do 6 tysięcy materiał i około 10 tysięcy robocizna. Za cały dom? Za cały dom. Mówimy o wszystkich... A mamy tutaj praktycznie 400 metrów. No tak naprawdę tej powierzchni zewnętrznej jest więcej niż 400, no bo mamy całą elewację na parterze, piętrze, wszystkie płaszczyzny ścian i mamy płaszczyzny dachu. No właśnie, a jeżeli jesteśmy przy dachu, zauważyliśmy na piętrze, że jest otwór na strych. Czy ten strych jest na długości całego domu, czy jednak jest trochę mniejszy? Tak, on jest jak gdyby na długości, jest jak gdyby ponad piętrem. Oczywiście ta część parterowa ma większe wymiary, bo jesteśmy chociażby w tej wysuniętej części salonu. Natomiast
powierzchnia poddaszowa została wykorzystana na rozłożenie instalacji rekuperacji. Dom jest wyposażony w instalację rekuperacji. No, dzisiaj odzysk ciepła to jest bardzo ważny element, chociażby z punktu widzenia tej energooszczędności. Tak, a jeżeli jeszcze chodzi o elewację zewnętrzną, zauważyliśmy na przestrzeni całego domu, że są w pewnych miejscach poustawiane kamery. Jak tutaj chodzi właśnie o takie zarządzania typu smart? Co tutaj zostało wykonane? Tak. Dom powstał, jeśli chodzi o zamiar zarządzania instalacjami czy funkcjami tymi technicznymi domu. Powstał w technologii domu inteligentnego. Wykonawcą tutaj tych prac jest jedna z najlepszych firm w Polsce, poznańska firma, która jak gdyby przygotowała instalację z takim zamysłem, że domem będzie można, no jak to w tej chwili bywa, zarządzać smartfonem czy jakimkolwiek iPadem. W każdym razie będzie można wszystkimi funkcjami zarządzać zdalnie, co jest, myślę, w dzisiejszej dobie takiego swobodnego podróżowania bardzo, bardzo ważne, że gdziekolwiek jest się na świecie, można dane funkcje w domu uruchomić. Czy ogrzewanie, czy właśnie działanie klimatyzacji, czy rekuperacji, czy wentylacji, w zależności od potrzeb domowników. A więc tak, mamy działkę o wartości plus minus 3 milionów, mamy dom o wartości plus minus 2 milionów. Co jeszcze tutaj dostajemy w zestawie, jeżeli właśnie chodzi o technologię? Cena obejmuje system oświetlenia, między innymi oświetlenia montowanego na szynach LED-owego firmy Labra. Jest rozprowadzona również klimatyzacja w budynku, czyli cała instalacja do podłączenia jest jednostka centralna, która jest w cenie. W domu też mamy zamontowany system centralnego odkurzacza z gniazdami, które przewidują montaż przewodów czy rur odkurzacza zwijanych w ścianie. Mamy też zamontowane wszystkie gniazda elektryczne, miejsca podłączeń przyszłej instalacji. Mamy zgromadzone materiały. Jedyne, co zostało tutaj do zrobienia, to całe wykończenie. Oczywiście jednej osobie może się podobać taki styl nowoczesny, industrialny, natomiast inna woli coś ciepłego, jak chociażby drewno czy jodełkę, więc stąd stan surowy. Ponownie, tak jak wspominałem, mamy tutaj już przygotowane wszystko pod postawienie wyspy, jakąkolwiek tylko będzie chciał właściciel docelowy, czy to będzie wykończona marmurem, drewnem, a może z piekami kwarcowymi, tak jak w pokrzywie. Natomiast kończąc już tour naszego całego parteru, chciałbym jedynie, Jacek, żebyś pokazał, że mamy tutaj dość satysfakcjonujących wymiarów miejsce na spiżarkę. A więc to by było na tyle z naszego parteru. Przejdźmy teraz na piętro. Na tą chwilę nie mamy jeszcze gotowych schodów, ponieważ ta decyzja została pozostawiona dla właściciela docelowego. Jednak po wejściu na pierwsze piętro, pierwsze pomieszczenie, które od razu rzuca nam się w oczy, to łazienka z wyłożonym już podgrzewaniem podłogowym, dużym oknem rozwierno-uchylnym, z którego możemy zauważyć, tak jak Jacek, możesz trochę tam zauważyć, trzy duże panele okienne, przez które możemy zobaczyć nasz salon i z nich pada naturalne światło, żeby właśnie salon oświetlić. Przechodząc dalej, na lewą stronę możemy tutaj zauważyć dojście do dwóch pokoi. Zaraz po wyjściu z łazienki, pomijając już dojście do dwóch pokoi, możemy tutaj zauważyć kabel, który zwisa ze strychu, ponieważ tak jak tutaj widać, mamy jeszcze wnękę na dosyć spory strych, co widzicie teraz, więc kolejne miejsce na schowanie różnych rzeczy, czy to mini graciarnie, jak w przypadku niektórych z nas, jest. Natomiast możemy przejść teraz do jednego z dwóch pokojów. Nie mamy tutaj wyjścia na taras,
Natomiast nadal mamy ogromne okno fix, jak i okno rozwierno-uchylne, co również widzimy. Pomijając to, nade mną zauważycie dwie szyny. Jedna jest dwukrotnie większa od drugiej, z tego względu, że tutaj mamy poprowadzoną klimatyzację. Także jeden pasek klimatyzacji mamy poprowadzony tuż nade mną, a drugi pasek klimatyzacji narożny jest poprowadzony na wejściu do tego pokoju. Oprócz pięknych widoków, jak możemy zauważyć, mamy dość spory metraż. Oprócz dosyć sporego metrażu mamy oczywiście dosyć fajne rozmieszczenie tego pokoju, bo tak jak widać, mamy tutaj sporą wnękę, w której możemy umieścić czy to łóżko, czy to biurko, albo ogromną szafę, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. A tutaj możemy zauważyć wcześniej wspomniane przeze mnie wloty klimatyzacyjne. Rozmieszczenie pokoju bardzo fajne, jednak najbardziej mi się podoba widok z niego. Natomiast nie wiem, czy pokój obok nie ma lepszego widoku, chociaż jak zobaczymy. Szczerze, wolałbym ten. Oczywiście może jeszcze nie na tym etapie, ponieważ jak widać, mamy tutaj kontener, mamy styropiany. Natomiast dużą zaletą tego pokoju, która przeważa nad tym, w którym byliśmy przed chwilą, jest właśnie wyjście na taras. Ale zanim tam wyjdziemy i zanim pokażemy, co tam się znajduje, chciałbym zwrócić uwagę na ten detal. Mianowicie, oczywiście każde okno ma swoje ramy. Czy to grubsze, czy to chudsze, czy to bardziej estetyczne jak tutaj, czy mniej, zawsze je znajdziemy. Natomiast z twojej perspektywy, Jacek, chyba nie widać tutaj framugi. Jestem wręcz przekonany. Nie widać. Właśnie, nie widać. Nie widać jej dlatego, ponieważ została ona fajnie schowana za tą ścianką, co tylko dodaje walorów estetycznych. No mi się to bardzo podoba, nie wiem jak tobie. Fajny mały detal, ale przy takich domach naprawdę detale tworzą piękną całość. Jeżeli chodzi o metraż, ten pokój jest ciutkę większy od poprzedniego. Nie mamy tutaj tej charakterystycznej wnęki. Jest on bardziej kwadratowy. Dla niektórych może to być plus, dla niektórych minus. Osobiście wolę jednak trochę bardziej oryginalne ułożenie pokojów. Jednak w tym nadal fajnie można by zaaranżować swoje mini życie. Więc możemy teraz chyba przejść na najlepszą część tego domu, mianowicie na taras, do którego dojście, jak widać, jest nadal spartańskie, no bo dom jest w trakcie budowy. Ale dlaczego chcemy tutaj wyjść? Może ja po prostu nie będę nic mówił przez chwilę i dam posłuchać, dlaczego powinniśmy tu wyjść i dlaczego tarasy w tym domu to jest jego najlepsza część. Więc pomijając już naprawdę te majestatyczne widoki, fajnym dodatkiem, akcentem i to, co powinno być praktycznie standardem na każdym takim domu z płaskim dachem, czy też właśnie z płaskimi tarasami, są odpływy do studni głębinowych, które widzieliśmy wcześniej, ponieważ przy zwiedzaniu poprzedniego domu, który miał płaski dach, pojawiło się dosyć dużo komentarzy mówiących o tym, że zrobi nam się piękny basen na dachu. No właśnie. Tutaj na pewno się nie zrobi taki basen, ponieważ mamy z każdego tarasu odpływy, które prowadzą do studni głębinowych. Przechodząc już dalej do tego, co nam oferują tarasy, a dokładnie co nam oferuje ten taras. Jest to taras drugi pod względem wielkości na tym całym domu i to, co jest w nim wyjątkowe, to widoki nie tylko na otaczającą nas naturę, ale też na taras, który znajduje się tutaj pod tymi trzema wielkimi szklanymi panelami oraz, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na salon, który znajduje się po mojej lewej, a po twojej, Jacek, prawej. Natomiast możecie też zauważyć, jeżeli jesteście czujni, że te linki jednak no, nie są naprężone. Natomiast mamy tutaj taki ciekawy wichajster, bo nie pamiętam naprawdę, przepraszam, nie pamiętam jak to się nazywa. Możesz mi przypomnieć w komentarzu. Natomiast tak, mamy tutaj wichajster, który możemy włożyć specjalny klucz i za pomocą tego klucza naprężyć linki do naszych upodobań. No bo niektórym może się podobać, jak one będą trochę to luźniejsze, inni będą chcieli bardzo naprężone te linki, więc wszystko jest do dopasowania. No i co? Możemy przejść do kolejnych pokoi. Także możemy przejść już naszym korytarzem do
dwóch ostatnich pokoi, które zostały na tym piętrze. Natomiast chciałbym zostać chwilę przy tych trzech oknach fix i jak widać jednym rozwierno-ochylnym ponownie detale. Mianowicie, tak jak widzisz od góry, jak i z lewej strony mamy jakiś milimetr różnicy pomiędzy framugą a szpaletami. Na dole, jak będzie tutaj wykończone również, framuga nam się cała schowa i będziemy mieli piękny widok na mini lasek naprzeciw. Przechodząc dalej, to jest kolejny fajny detal, bo oczywiście mogło tutaj zostać zastosowane kolejne czwarte okno fix, tak jak mamy wcześniej. Natomiast mi się podoba to okno z jednego względu. Po mojej lewej mamy sypialnię główną, więc to okno jest praktycznie naprzeciw wejścia do sypialni, co pozwala nam na po prostu skomunikowanie się z naszymi gośćmi, czy też małżonkiem, czy małżonką, jeżeli czegoś zapomniała i nie mamy akurat telefonu przy sobie, bo został na dole. Wrzucić klucze od samochodu. Tak, wrzucić klucze na przykład od samochodu. Nie, naprawdę myślę, że to jest fajny detal, bo mogło tutaj zostać zastosowane kolejne okno fix. Jednak myślę, że to jest trochę bardziej użyteczne, więc chciałem o tym wspomnieć. I możemy przejść do pomieszczenia gospodarczego, ale jeszcze zanim przejdziemy do pomieszczenia gospodarczego, gdzie już ponownie jak w łazience za Jackiem jest wyłożone ogrzewanie podłogowe, możemy tutaj zauważyć pewną dziwną plastikową klatkę na dole, którą również widzieliśmy na parterze przy kuchni. Ta klapka, gdy dom już będzie wykończony, będzie po prostu służyła za dojście dla odkurzacza centralnego, co jest po prostu genialnym rozwiązaniem. No w sumie to racja, no bo zwykły odkurzacz, no to generuje nam pył, tak? Generuje kurz z powrotem, tak? Z jednej strony rura wciąga, z drugiej wyciąga. Na odkurzacz centralny, no to idzie do zbiornika, tak? No tak, nie więc do zbiornika, w sumie, do czego to idzie? Tak, więc ze zwykłym odkurzaczem mamy taką trochę syzyfową pracę, nie? Jest trochę czyściej, ale wszystko się ponownie unosi. Z jednej strony wciąga, ale no musi być dysza uwalniająca ten pęd powietrza i wyrzuca nam z drugiej strony trochę kurzu, tak? Na odkurzacz centralny, no to pochłania wszystko i do odpowiedniego pojemnika jest zbierane. Tak, więc to jest po prostu super, no bo z tego miejsca będą wychodzić nam rury. Oczywiście to jest do później ustalenia, o jakiej długości będą te rury. Natomiast pewnie będą tak długie, żeby i całą sypialnię z dwoma pokojami, do których przejdziemy później odkurzyć, jak i całą gospodarkę, cały tutaj korytarz. I nie ma właśnie tego, co ma normalny odkurzacz, więc wtedy dom będzie naprawdę czysty. Ale przejdźmy już do pomieszczenia gospodarczego, które jest chyba największym, które do tej pory nagrywaliśmy i ma jeden fajny bonus, który widać na samym końcu, a mianowicie drzwi na taras po mojej prawej, który jest największym tarasem w tym domu. Możemy oczywiście fajnie zagospodarować ten cały taras, możemy go urządzić normalnie jak pub, wyłożyć tutaj jakąś fajną trawkę, położyć kilka leżaczków, zrobić małą wyspę z drinkami, po prostu cokolwiek nam się żywnie podoba, bo naprawdę powierzchnię mamy dość sporą i mamy również fajny, spokojny widoczek na otaczającą nas naturę. Faktycznie, jesteśmy tutaj już kilka dobrych godzin i w miarę kręcenia tego filmu przeszła tutaj tylko jedna parka ludzi, ponieważ pewnie szli na Wielkopolski Park Narodowy, z którego, co ciekawe, też mamy dojście główną drogą dojazdową. Oczywiście to jest dojście głównie tutaj dla mieszkańców tej ulicy, których naprawdę tutaj mamy mało, więc aspekt prywatności jest zachowany praktycznie z każdej strony, ponieważ nawet nasz najbliższy sąsiad, który jest właśnie za tobą, Jacek, jest schowany pięknie tutaj za drzewami, więc nic, tylko siedzieć i się relaksować. Ja bym dodał jeszcze te parasole tutaj, że można by było parasole takie jak w pubach, te wielkie postawić i tu ze spokojem by się nawet 6 parasoli takich zmieściło na tym tarasie. Można by, ale w sumie nie trzeba, bo wschód mamy z tamtej strony, więc nie pada on bezpośrednio na ten taras, tylko właśnie jest schowany tutaj pięknie za drzewami. Dopiero w godzinach 12-15 będzie ono oczywiście bezpośrednio nad domem, więc wtedy, okej, jednak wtedy by się przydały te parasole, o których mówisz. Natomiast wieczorkiem fajnie będzie widać zachód słońca, ponieważ ten dom zlokalizowany dokładnie na tej działce ma najlepszy widok na zachód słońca na całej ulicy. To jest też dosyć fajnym detalem, na który zbytnio nie mamy wpływu,
ponieważ oczywiście dom możemy sobie jeszcze zmienić pod nas, no ale nie mamy możliwości zmiany umiejscowienia, więc to, że to jest działka z najlepszym zachodem, jest ogromnym plusem. Jesteśmy już w najbardziej wyczekiwanym, chociażby przeze mnie, pokoju, mianowicie w sypialni głównej. Co mamy w sypialni głównej? Po mojej prawej mamy największą do tej pory na naszym kanale garderobę, jak i sporych rozmiarów łazienkę po mojej lewej. Oczywiście za mną znajduje się to, co pewnie przyciągnęło najbardziej Twoją uwagę, mianowicie ten piękny widok, który gwarantuje nam chyba największe okno fix, które widzieliśmy w ogóle na piętrze, nie? Wydaje mi się, że masz rację. Tak, naprawdę ono jest masywne. I oprócz tego masywnego okna fix, w łazience znajduje się jedno okno rozwierne, takich samych rozmiarów, jak widzimy okno po mojej prawej stronie, które tym razem jest rozwierno-uchylne. I z niego mamy wyjście na taras, który również widzisz za mną, natomiast on jeszcze fajnie zachodzi za róg tego domu, więc jeżeli masz ochotę, możesz oczywiście sobie skorzystać z bardziej przytulnego tarasu. Natomiast to, co jeszcze ważne, żebyśmy dopowiedzieli, to dokąd sięga cała działka tej posiadłości, bo jak na początku wspominałem, ma ona 3100 m2 powierzchni, co jest naprawdę ogromem. Natomiast jak widać, wykoszone jest tutaj do naszego pierwszego drzewka. Natomiast cała działka sięga do tamtej odległej linii lasu, którą właśnie widzisz. Działka graniczy bezpośrednio z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. W ramach granic działki jest też przygotowana czy przewidziana furtka do lasu, tak? Więc można swobodnie z tego lasu korzystać. Mamy ścieżki pieszo-rowerowe. Są też uznane przez osoby biegające trasy biegowe. Bezpośrednio stąd mamy około 8-10 powiedzmy minut drogi, powiedzmy, rowerem nad Jezioro Jarosławskie. Mamy tutaj liczne takie miejsca, gdzie zbiera się tutaj zwierzyna z całego Wielkopolskiego Parku Narodowego, a takim szczególnym miejscem, gdzie te zwierzęta przychodzą, to jest zaledwie stąd w linii prostej położone przepiękne miejsce w takim zagłębieniu morynowym, tak zwane pojniki, gdzie to o wczesnych porach rannych można podpatrywać zwierzynę. Samo miejsce i samo sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, no to tak naprawdę daje nam gwarancję czystego powietrza. I tym oto akcentem chciałbym panu jeszcze raz podziękować. Bardzo za dziękuję. Udzielenie tego domu do nagrań, za przeprowadzenie wspaniałego wywiadu. I czy ma pan jeszcze jakieś dwa zdania, które chciałby pan powiedzieć może do potencjalnego nowego właściciela? Sądzę, że o ile mamy na rynku duży wybór domów czy rozpoczętych budów czy domów w trakcie budowy, to przewagą na pewno tego domu jest to, że użyto tutaj najwyższej jakości materiałów, najlepszych dostępnych technologii. No i jeśli chodzi o wykonawstwo, to widać tutaj gołym okiem też na najwyższy poziom wykonania. No tutaj ja bym wykosił tą haszczę, co tu widzimy na pierwszym ujęciu. Posadził tutaj trawkę taką w stylu angielskim, żeby to wyglądało jak murawa boiska. Tak, właśnie. Dobrze, że o tym mówisz, bo nie powiedzieliśmy jeszcze w sumie o najważniejszym. Mianowicie no dużo jest tu jeszcze do wykończenia i finalny właściciel tego domu może nie mieć swojej ekipy, która by się tym wszystkim zajęła. A nawet jeżeli będzie miał swoją ekipę, no to wiadomo, będą się pojawiać liczne pytania, na jakim etapie jest stopą, na które pewnie zejdzie mnóstwo czasu. Więc żeby tego uniknąć, obecny właściciel dysponuje ekipą, która budowała ten cały dom od podstaw.
przeciągu miesiąca i po prostu wykończyć dom, tak jak życzy sobie tego właściciel. Więc tak jak wspomniałeś, można wykosić trawkę, możemy albo zasadzić swoją, albo wyłożyć z rolki trawę, możemy tutaj sobie wstawić basen, no bo mamy dużo miejsca na basen, może nawet kryty basen. Ja widzę taki kontener przeszklony z siłownią w środku, obok kontener z sauną, coś takiego. No ale oczywiście wszystko to, co będzie chciał właściciel, można uzgodnić z obecnym właścicielem i dogadać szczegóły, oczywiście też finansowe. Oczywiście tutaj wszystko może być wykończone pod klucz. Tutaj pan Waldemar powiedział, że jego ekipa w ciągu 8 miesięcy może przygotować cały dom pod klucz. Tak naprawdę przy dużym zaangażowaniu, czy przy odpowiednim, tak nazwijmy, zaangażowaniu nowego właściciela, dom można wykończyć w ciągu 6 do 8 miesięcy. Wszystkie brygady, czy wszyscy branżyści, którzy pracowali przy budowie tego domu, są w gotowości świadczenia dalej dla nowego właściciela tego domu swoich usług, czyli w oparciu o tych samych wykonawców możliwe jest dokończenie budowy tego domu. To daje nam przede wszystkim takie bezpieczeństwo, że te same osoby, które budowały, wyposażały, rozprowadzały wszystkie instalacje, będą uczestniczyły w tym procesie do końca. Tak? Czyli będzie to pełna gwarancja wykonania, będzie to pełna gwarancja użycia tych samych najlepszych materiałów. Mhm. To też dla bezpieczeństwa nabywcy, że nie pozostanie on z tak zwanym problemem. Tak, pan Waldemar Łuj właśnie udostępnił nam tą piękną posiadłość na przeprowadzenie takiego filmu dokładnie dla Ciebie. Więc w tym momencie chciałbym mu bardzo gorąco podziękować, że po prostu to było możliwe, mogliśmy tu przyjechać, nagrać fajny film. Mamy nadzieję, że fajny film, więc jeżeli jest on lepszy niż poprzedni lub po prostu Ci się podoba, możesz zostawić komentarz na dole, a jeżeli Ci się nie podoba, to też możesz zostawić komentarz, nawet nalegam do tego, żeby zostawić taki komentarz pod tym filmem i powiedzieć dokładnie dlaczego, a następny zrobimy lepszy. Ale dobra, przejdźmy już do kolejnego pokoju, który, jak już wcześniej wspominałem, jest największą garderobą, jaką mieliśmy dotychczas na kanale. Jest ona naprawdę, no jest po prostu wielka. Nie będę tutaj szukał pięknego słowa, bo jest ona po prostu wielka. Do tego mamy oczywiście ponownie aluminiowe, rozwierne, uchylne okno z roletami, z którego mamy widok na uspokajającą naturę, a dokładniej drzewa iglaste. Więc pomijając oczywiście szyny na kolejne lampy LED-owe, jest to, że również mamy tutaj, co prawda mały, ale jest. I to jest godne wspomnienia, bo jest tutaj ponownie pasek na klimatyzację. Natomiast oczywiście... Natomiast jeżeli jest taka ogromna garderobę, natomiast ja za mną widzę ścianę wypełnioną po prostu torebkami mojej kobiety, tutaj ścianę butów, jakichś żakietów. Natomiast moja wizualizacja kończy się właśnie na tym poziomie, więc trzeba użyć własnej. Ja pewnie bym skorzystał z tego miejsca, które widać w sypialni głównej, gdzie można władować naprawdę sporą szafę. Mi w zupełności by to wystarczyło. Tutaj bym włożył kilka swoich koszul, spodni, butów i by było super. A więc to jest ta bardziej przytulna część tarasu, który biegnie od sypialni. Jak można zauważyć, ona się właśnie zakręca za rogiem domu i tam mamy widok na cały nasz ogród. Natomiast jeżeli potrzebujemy troszkę prywatności, poczytania książki przy naprawdę wspaniałym szumie, które zapewniają drzewa iglaste po mojej prawej stronie, to jest po prostu wymarzone miejsce. Ja już tutaj widzę klimatyczne, żółte, wieczorne oświetlenie, jakieś dwa wygodne fotele, mini stoliczek, książka, herbatka i po prostu relaks. No i co? No i w tym momencie będziemy już kończyć zwiedzanie tego najładniejszego domu dotychczas na naszym kanale, więc nie zostaje mi nic innego, jak spytać Cię, czy 5 milionów za taki dom w takim miejscu, z tak ogromną działką i z takim spokojem, to dużo. Czy powinien kosztować mniej, czy powinien kosztować więcej? Już musisz mi to napisać w komentarzu. Dla mnie to jest kwota adekwatna do tego, co tu zastaliśmy. Dla Ciebie adekwatna? Ja bym powiedział, że nawet to jest za mało, no bo sama działka kosztuje plus minus 3 miliony, więc dom mamy za 2. Więc porównując to do naszego poprzedniego filmu z Pokrzywna, czy naszego poprzedniego filmu z Wir, po prostu jest to mega atrakcyjna cena według mnie. A, ale jeszcze jedna rzecz. Inspirujemy się kanałem NS Inmeiser. Napisz w komentarzu,
czy robimy filmy lepiej, czy robimy filmy gorzej, czy mamy inny styl, podobny styl, co ci się bardziej podoba, bo nie wiem jak ty, Jacek, ale ja jestem tego bardzo ciekaw, więc zostaw informację tam na dole w komentarzu i ciao! Maszynerii, bagna wokół domu. Zaraz po wyjściu z naszego głównego salonu możemy wejść. Może, kurwa, po wyjściu możemy wejść. Popatrzeć na wspaniałą otata. I możemy z niego patrzeć na wspaniałą otaczającą. Na nie. Naprawdę jest ogromna ulewa lub śnieg. Możemy siedzieć sobie tutaj spokojnie, zaraz obok naszego kominka, który jest w salonie. To by było głupie akurat. No. Ja cały czas nagrywam. Ani! Akcja! Beton Indrius. Kurwa. No beton. Okej. Okay. O skurczę mi szopą. A, czekaj. 400 metrów za metr kwadratowy. Natomiast kończąc już tour parteru, kuchni, salonu i całego. Okej, to możemy jechać. Kurde, wow. Okej. Aha, dobra, jeszcze raz. No i co ja mam w sumie o tym powiedzieć? No sąsa, nie? No sąsa. Aż przy zwiedzaniu ostatniego filmiku. Powiedziałem przy zwiedzaniu poprzedniego filmiku? Tak. Natomiast mamy tutaj taki ciechawy, kurde. Ponownie mamy. Jak widzicie, mamy... To okno również może służyć za taki punkt snajperski, żeby rzucić małżonka laczkiem, a dron. Więc jeżeli... Gubiłem, co ja tam mówiłem. Który tak jak wcześniej wspomniałem... Zrobiłem jakieś kino. Który jak... Moja wizualizacja. Natomiast Jacek był skupiony na czym Jacek byłeś skupiony teraz? Bo tak patrzyłeś tam gdzieś w oddali, widziałeś jakiegoś dzika? Ponieważ oczywiście nie wymyśl... Jak możesz... Cięcie. Czemuś nie było?